SOP w przypadku śmigłowca, ja powołuję się na SOP w przypadku rozkazu, który otrzymałem i ten rozkaz wykonałem, więc nie możesz mnie zawieszać za wykonanie pierwotnego rozkazu. Znaczy możesz, ale ja wykonałem rozkaz. W czynnościach SWOT-u. Z tego względu, że nie dostałeś powołania... Nie dostałeś powołania, a dostałem powołanie, powiedziałeś mi, że mam wsiąść do śmigłowca. Nie krzycz na mnie, bo ja też potrafię krzyczeć! Pizdę to masz na czole! Jak rozmawiasz z twoim dowódcą. Co to jest zamki pizda? Jak się odzywasz, człowieku? Żeby chciałbyś zgłosić na tego człowieka skargę. Podnosi na mnie głos i mówi do mnie, że mam zamknąć pizdę. Co to mam znaczyć w ogóle? Nie, to jest dorzeczne? To jest dorzeczne w ogóle? Nie podniosłem. Jesteś niedorzeczny, człowieku. Oczywiście podniosłeś na mnie głos. Zaraz zaprosimy was. Nie podniosłem ani razu na ciebie głosu. Pierwsza najważniejsza sprawa. Wykonałem polecenie wyższego stopnia porucznika, który powiedział mi, że spuszczam się na linię, więc się na tej linii spuściłem. W momencie, kiedy zobaczyłem jasne i klarowne zagrożenie życia zakładników, gdzie napastnicy otworzyli ogień, kultury troszeczkę, nie rozmawiałem przez to... A, doskonale. Zajebiście się szanujemy. W momencie, gdy zauważyłem bezpośrednie zagrożenie życia, funkcjonariuszek i zakładników, bo napastnicy odjechali i rozpoczęli ostrzał, to po prostu się broniłem, bo taki miałem obowiązek. Strzelano do mnie z broni ostrej. Co miałem zrobić? Powiedzieć, że są obserwacyjny? Nie wiedziałem, że są obserwacyjny, bo mnie Owen Stone wydał polecenie, że mam zjechać na linię w dół. Proste. Kontynuujcie rozmowę, a ja zapraszam Czarka po prostu. Owen. Tak, jestem.